Na portalu kraśniknaszemiasto.pl pojawiła się wypowiedź wiceburmistrza Jarosława Stawiarskiego odnosząca się do zarzutów, jakoby radni musieli płacić mu haracz po wyborach samorządowych w 2010 roku. Sprawa ta wypłynęła podczas zeznań świadka na jednej z rozpraw w procesie o zniesławienie Madejek kontra Stawiarski. W odpowiedzi na zarzuty wiceburmistrz przekonuje, że nie molestowałem, nie zgwałciłem, nie podrywałem ani jego, ani jego partnera Konrada Węcławskiego i nie zmuszałem nikogo do płacenia składek. Nie jestem homofobem, ale niech ci panowie zajmą się sobą. Słowa te wywołały ostrą reakcję radnego Jacka Madejka, który wydał oświadczenie odnośnie insynuacji przedstawianych przez Jarosława Stawiarskiego. Oświadczam, że nie byłem i nie jestem homoseksualistą, na co mają wskazywać ostatnie publiczne wypowiedzi Jarosława Stawiarskiego, zastępcy burmistrza miasta Kraśnik. Informuję, że zostałem pomówiony w dniu 12 marca 2013 roku na łamach portalu internetowego kraśniknaszemiasto.pl przez Jarosława Stawiarskiego, który zniesławił mnie, pomawiając o niezgodne z prawdą postępowanie. Nieprawdziwe zarzuty skierowane wobec mojej osoby poniżają mnie w opinii publicznej i narażają mnie na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania mandatu radnego miasta Kraśnik. Fakt pomówienia mnie przez Jarosława Stawiarskiego jest konsekwencją, jak sądzę, ujawnienia przeze mnie faktu zbierania haraczu przez osoby Jarosława Stawiarskiego od radnych Rady Miasta Kraśnik wybranych z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych 2010 roku. Moim wyborcom, w większości o poglądach tradycyjnie chrześcijańskich, zależy na tym, aby ich reprezentanci w samorządzie byli ludźmi nieskazitelnej opinii. W związku z powyższym nieprawdziwe słowa Jarosława Stawiarskiego podważają zaufanie do mojej osoby w oczach wyborców i uniemożliwiają mi właściwe sprawowanie mandatu radnego. Informuję, że faktu pomówienia mojej osoby nie pozostawię bez konsekwencji, w tym konsekwencji prawnych.